fucking mic. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. In ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella, la più bella del mondo. Sei l'unica stella di notte e di giorno. Qui vicino al mare, sotto questo sole, il resto non esiste più. Io vedo solo te, tu vedi solo me, e intorno a noi più niente c'è. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Sei tu la più bella, la più bella del mondo. Sei l'unica stella di notte e di giorno. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. Amore mio, in ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è l'angolo di cielo blu. Amore, 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 amore mio, amore, 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 amore mio, amore, 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 amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. Amore mio, posiony, me, ziorka, siane on jeździ. Rozum jak matka. Tam tańce, hulańce, swawole. Cześć, siemano, witajcie. Z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was na dni pola u Krzysia. W tym roku w końcu się udało. Mówię, sam nie wiedziałem, gdzie mówię z rynki nagrać kamerą, ale mówię, kurde, jest GoPro. Wykorzystajmy to. Ujęcia z drona mam ponagrywane. Ale powiem wam, że no, jest taka mrzawka, cały czas coś sobie tu kropi, coś sobie tu pada. Ale i tak mimo wszystko dziękuję wszystkim, co byli, bo słuchajcie, ludzi jest naprawdę co niemiara. My jak tu jechaliśmy 11, wiecie, takie trochę smutne minki. Ja mówię, ja pierdzielę, no pewnie mało ludzi będzie, nie? Nie było gdzie stanąć. Nawet wycieczki były, autobus dostał, ja byłem naprawdę w szoku, także pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękujemy za przybycie. No nie zamówili im pogody, ale z drugiej strony człowiek się trochę cieszy, bo słuchajcie, no sami dobrze wiecie, jak to u nas było. Od kiedy były żniwa, nie popadało praktycznie nic, więc dlatego też wcześniej nie było ani orek, ani nic w solcu nie działałem. Zostało wszystko spryskane i akurat teraz popada, więc po bednarach tak naprawdę się za to wszystko weźmiemy. Miejmy nadzieję, że już się da zrobić, bo jak sami wiecie dobrze, no czeka mnie głęboszowanie. To jedna z takich niespodzianek, która będzie. No miejmy nadzieję, że się uda to zrobić. Oponki, słuchajcie, już przyszły, więc vlogasa zobaczycie, słuchajcie, niebawem. Idę właśnie zapytać, bo ja wam tak powiem szczerze, zaczęli tutaj chłopaki kosić, ogarniać. Tomek! Dobra. Zaraz pójdziemy się zapytać, bo nie słyszał. O kurczę, słuchajcie, jaki New Holland jedzie tego. Pójdziemy się zapytać o kawigłówkę, bo mówię, ja latałem, słuchajcie, dronem, bo chciałem połapać ujęć, więc godzinę sobie polatałem i prawie zdążyli to prawie wszystko wykosić tak naprawdę. Tabliczki już wszystkie wyciągnięte, więc będziecie tam widzieli ujęcia z drona. On wie, chciałem chociaż trochę wam tej kukurydzy tak naprawdę pokazać. Zaraz pójdziemy zobaczyć sobie, które odmiany
najlepiej sobie dzisiaj radzą. Poprzednie nie była koszona kukurydza. Mamy dzisiaj, słuchajcie, 13 piątek. No właśnie chyba dlatego taka dzisiaj ta pogoda jest. Bo wczoraj była kukurydza koszona, też już trochę, wiecie, padało, nie padało. Było około 30, taka średnia była wilgotności. I dzień wcześniej, czyli przedwczoraj, jak kosili, to było 22. Także słuchajcie, szok, niedowierzanie, że to o takiej porze, czyli 13 września, kukurydza schodzi z pola tak sucha. Musiałem obiektyw przetrzeć, bo nie wiem, jak mnie żeście widzieli, a nie chce mnie się już odpalać i ogarniać, żeby mnie z przodu było widać, bo mam to połączone strasznie baterie, to żre, że tak powiem, wszystko. Zaraz się dowiemy tak naprawdę, jaką wilgotnością nam to schodzi. Przed ją na przyczepę, poszedł wiosę łódzkę kosić. A, czekaj, ta tu z przodu mam schodki, to ja sobie wejdę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę mnie powiedzieć, z jaką wilgotnością to schodzi z pola. A jaką by pan chciał? Czyli wilgotność do ustalenia. O tak, dobra, ze mną. Dobra, to ja bym chciał, żeby tu tak do 30 było. Od 31 do 25. 25. No a pada, słuchajcie, wczoraj padało. Jesteś w projekt Kacperek. Siemanko, siemanko. Wiecie, można zrobić? Można, a ja akurat mogę nagrać, to tak. Pozdrawiamy. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chciałem pozdrowić kompletu z roboty. Zdążyliście. To? Siemaneczko. Się udało. Cześć. Cykaj. Dawaj, cykniemy sobie. Weź mi to od bloku, bo ja nie umiem. Chyba. Już. To z daleka? Nie, no jak. Spod Witoni. To bliziutko, dobre imprezki tam macie. No, już były. Były. Siedzi pan? Oglądamy, Lux. Oglądamy. Nie, nie, daję. Domuś wyjedzie czy nie? Pójdzie. Oj, oko, to nie. Podlałem wody tam więcej, żeby nie wyszedł. To wiesz co, bo wiesz czemu nie idzie? Bo nie ma koguta, oporu nie ma. Jakby był kogut, to... A, dobra, poszedł. Popchnęli go z tyłu. Na razie. Chłopaki tu i firma z DJI. Jak szedł, mówię, o cholera. Będzie czym polatać dzisiaj. Tajemnica. Ale nie. No bo wiesz, jest konkurs, nie? To nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. Wszystkie dobrze sypią. Wszystkie dobrze sypią. A to co mówiliście, co tak, że dobrze planuje? Jaki to był numer? Bo nie możemy, że nie zapamiętaliśmy. Nie słuchaliście? Sorry. Ja nie wiem, która? Chodź Tomek. No? Gdzie ty jesteś? Panowie się pytałem, która to była ta odmiana, która mama zwrócić uwagę. To nagrody, nie? 3503. Myślałem, że nagrody te wtedy. To jest na razie pod kodem, jeszcze nie mamy nazwy. Ale... No właśnie, co z nazwą? Bo też Krzysiu mówił, że jest jedna kukurydza w tym roku, ta właśnie, ta najwyższa i w ogóle. No. Powiem wam szczerze, ja to widziałem jakieś 2 miesiące temu. Byłem na poletkach, nawet nie, może miesiąc. Kurczę, ona się tak wyróżnia, no, była o pół metra wyższa niż wszystkie. I to jeszcze mówisz, nie ma nazwy. A jakiś plan jest, czy nie? No może ludzie? Nie, a nie możecie. Myślałem, że może ludzie wymyślą. Znaczy, w sumie to jest pomysł dobry, żeby jest takiego zgłosić, żeby ludzie właśnie pisali nazwy, bo każdy jest inny i coś może kreatywnie. Wiadomo, to jest taki problem, że trzeba to sprawdzić, czy nie jest obraźliwe w innym języku, że może ktoś takiego czegoś nie ma, to wiecie, to nie jest taka składka, żeby to zrobić, nie? Ale myślę, że możecie, słuchajcie, jeżeli macie pomysł na taką. Powiem tyle, że poprzednia taka mocna, która była to Hulk, każdy dobrze kojarzył, Krzysia jest w gospodarstwie już od kilku lat i Krzysiu co roku ją właśnie sieje. Więc tyle mogę powiedzieć na temat Hulka, ale no zobaczymy, jakie nazwy wy myślicie sami tak naprawdę w komentarzach. Kurde, no powiem ci, mimo wszystko jestem bardzo mile zaskoczony, że tyle ludzi nas odwiedziło. Był taki moment, że się baliśmy. No ja powiem ci, jedziemy od nas, ja mówię, tak, mina trochę mi zrzedła, mówię, no trudno, no nic nie zrobimy, na pogodę człowiek nie wpłynie, nie? Ale my tu dojeżdżamy, nie było gdzie stawać. Ale to prawda, jeszcze parking no, akurat tu nie jest zawalony samochodami, ale wszyscy stawali gdzie tylko mogli. Tak, no tutaj na wszystko, na główna droga jest wszędzie zawalona, nie? Także no jest słuchajcie, ciekawy. Dobra, a ja wchodzę na przyczepę zobaczyć, co tam jest. Nasypane już, bo zaraz chyba będzie, słuchajcie, będzie pełna. Słuchajcie, żebyśmy mnie nie pierdachnęli, bo Jorzym dzisiaj się dobrze ubrał. Jorzym się dzisiaj dobrze ubrał. Trochę dziwnie tak GoPro nagrywać, bo GoPro zawsze na głowie. Ale powiem wam szczerze, że to dobrze wyszło. Bo sama z aparatem takim zawsze nigdy nie wiadomo, co to by
co to by było? O. Jakby wytargił obiekt. Andrzej, szykuj spirytus! Ale ile ty masz już? Mam zejść? Ja zapomniałem! Nie! Jak zmyślimy, to zejdziemy! Dobra, Jezus, ja zapomniał, że tu wozimy! Haha, całe sejsy zapisane mają. Dej 3 kilo dodaj, no! Bo jo, to chyba, że z butów wysypie. Tam na końcówkę jakby sypał. Do tamtego roga. Kurde, 25 minut to przy padaniu od wczoraj. Od wczoraj. Dobra, lepiej kamerę zostawimy otwartą, bo jak jebim, to przynajmniej będzie jak kiedyś tu Adasia nagrałem to. Dobra, może teraz wyjściowo nie wyglądamy. Ale słuchajcie, to zawsze było wiadomo, że wszystko wymaga poświęcenia. Jaka pilota? Na filmie nagrywane. A jak? Samochód. Prezentacja dla ich wszystkich. O cholerka. Ja to dobrze, że to nie wypuszczam teraz, bo by wyniki znali. Nie mogę. Która? Przodowa? Jest jakaś, która się bardzo wyróżniła? Ta, nie, jest bardzo, nie, bardzo podobnie tutaj chyba. Ta. Ej, tu aha, masz taką. Dobra. Tu masz taką. Faktycznie. To jest ta odmiana pierwsza tu, to będzie ta najpóźniejsza. Długość, to są długości. No wiem, ale rzeżę, tu jest taka. 150. Piękna sprawa. 5 kg w tą czy w tą, to już tak nie zabiera. A ta ile miała wilgotności teraz? 22,1. Szok. Gdzie jest? Tak? Kto jest? Jaki szok? Ludzie! Gdzie jesteście? Nie, no fajnie. Dziny moje gdzie są? Tam wszyscy. Pod namiotami. Nikogo tam nie ma. Jak to są na pewno? Tak. Nie, ja tam niedawno byłem, są. A ja nie mogę? A ja tu przyszłam tak daleko. To jak ja daleko? Sama jest. Ile masz do domu? Dziewczynko, ty się zgubiłaś? To tak trochę jak ja. Tak, zgubiłaś się, tak? Zgubiłam się. Nie mam koleżanek. A mała zrobić kolega? Nie mała sobie do tego za. A tak na zęka trochę zrobić? Nie zrobić. Para, pa, para, pa, pa. A co? To zapraszam serdecznie. Idziemy, słuchajcie, my podążamy dalej. Idę wam trochę pokazać, co tu się tak naprawdę dzieje, bo Wincy to... Zresztą mi tak, z drona ja będzie ta widzieć. Słuchaj, jo. Ja całą godzinę latałem teraz dronem. Trochę ryzykowałem, powiem wam, dron był dwa razy tak mokry, dwa razy go całego wycieraliśmy. Ja taką cichą nadzieję mam, że będzie wszystko dobrze, Ty już po kiszonkach, Jeszcze ta teraz. A ziarnówkę ty masz, czy nie? Mam. A ziarnówkę już próbowaliście, czy jeszcze nie? Nie, u was zielone tam jeszcze wszystko. Nie, zielone było z racji tego, że to, co posieliśmy na kieszonkę, sialiśmy w czerwcu po krawach, dlatego było zielone. Aha. A to, co sialiśmy w mojówkę, okay. No to jest już suche, jak to trzyma, nie? No to jo. Zobaczymy. Będzie działane. W tamtym namiocie patrzyłaś? Bo mi się wydawało, że tam czasie dziewczyny siedziały. No. Gdzie idziesz? Ja? Nie wiem, idę ponagrywać trochę, no. O! Proszę, kto przyjechał. Witam majstra serdecznie. Cześć. Jak tam wszystko? Bardzo dobrze. Już dobrze. Ale od samego rana było dobrze. Dobrze, bo wczoraj. Ja nie narzekam. Tam. Na spokojnie później przyjdę. Słuchajcie, no tego bym, słuchajcie, nie dał rady pociągnąć. Ale jest. O, słuchajcie, Fędzior ma co dzisiaj robi. Jak to się ślizgnie. Szybciej z tą lodziarnią. Kurde, jak ja idę tu na... Daj mu teraz, pójść go, żeby się zagrzebał. Cały będzie kultem. Będzie kultem skate'a na odcinek. Słuchajcie, tu ja już... Jest dużo nowych firm, ale wczoraj do nich, słuchajcie, mówię, jak ktoś tu już raz przyjedzie, to już przyjeżdża tu zawsze.
Twarożek jest z nami. Siema! Jestem Twarożek. Jozin widział gdzieś Majnę Kależówkę nie jeździła. Gdzie ona pojechała? Pojechała. Teraz przyjedzie wał nożowy. O, dobra, to ja czekam. Sprawdzam. O, tam się odczepiają. Będzie a dobra, widzę, słuchajcie. Tam maszynki z Ronmako. Chcę później też jeszcze na końcówkę. Przejdziemy zobaczyć. Ale powiem ci, John Deere miał co robić. Najgorzej było z tym dociążeniem, nie? A tak to, no to już później z górki. Później z górki, całe szczęście. O kurde, mają co tu dzisiaj robić. Niestety przyczepności za dużej nie mamy. Ale... No zobaczcie, tu jest sucho, nie? No tak naprawdę ostatni raz, słuchajcie, tu padało, tak jak mówiłem. No w żniwa. W żniwa i po żniwach pokropiło tylko, nie? I to tyle było w temacie. Zaraz idziemy. Można było te kukurydze wysypać z tych butów, bo... Trochę mnie tego zostało. Kaj są chłopoki, bo... Józiem... Bo im nie nagrał ich, ta nasa będzie łatwo znaleźć, ale... Bo ma żółtą bluzę. A takie żółte bluzy to tylko... Dobra, widzę, słuchajcie, no to przecież to tam od razu to widać. Tam widzicie w tę żółtą bluzę, no jako jedyny. Więc zaraz się tam też przejdziemy. Chłopaki tu z Rolls-Ravisu. Serdecznie pozdrawiamy, bo jak widzieliście i kombajn oraz ciągniki przyjechały od chłopaków. A idziemy zobaczyć na tył, co się dzieje. Siemanko panowie, witam serdecznie. Można przerwać na momencik. Można. Można się dobrze bawić? Można. Kurde. Dopiero co zebra była zasiany. Idziemy mulczerka, słuchajcie, zobaczyć. Mulczerek z Taleksu oczywiście. Bo skąd by indziej? Ale kurde są, słuchajcie, bryły. Patrz to, co tu jest. Masakra. Jeszcze sucho, nie? Siemanko. Siema. Witam. Pozdrowić kogoś może? Pozdrawiam, kurczę, cały Kowal, Włocławek. O cholera, to te strony! Te strony, to dobrze, bo dzisiaj, no kurde, taka pogoda, no pogoda, ci, co się dalej mieli wybrać, to trochę pewnie zawiedzeni, choć no. I tak mimo wszystko jest dobrze. Udało się, nie? Jest dobrze, bo myślałem, że będzie gorzej, ale jest naprawdę spoko. I to, że się udało zmucić, słuchajcie, z wilgotnością 20 parę. A 20 parę? No, a wpada od wczoraj. I to tak, nie to wiem ile noc. Litrów. No, całą noc tu padało. U nas nadawali 150 litrów. Ty, ale czekaj, ty której idealnie okolice? Kowali czy dalej Kowal, gdzieś? Kowal, jak Rosy tu dokładnie. To u was trochę więcej tam popadało. Zawsze u was trochę popada, a u nas tu nie cholera. Tak, bo przechodziło, bo jak z vlogów mówiłeś, że u ciebie właśnie się chmury rozchodziły, a u nas kurde ulewy, nie? No ale z jednej strony to widzisz, no coś już przynajmniej macie porobione w polach na pewno, a u nas tu widzisz, ani orać, nic nie szło robić, nie? No u nas też, te orki podpoplone. No. Bo te, pod kartofle teraz szykowanie właśnie na ten wziąt, poplone troszeczkę, ale pługa nie idzie. No to samo, więc ja tak powiem szczerze, w głębi duszy po prostu trochę się cieszę, że to dzisiaj tak pada. Bo taki deszczyk dobry, bo no, nasiągnie ta ziemia powoli, nie jakoś gwałtownie, tak jak na dole Polski niestety po wodzie nadają. Litrów na metr kwadratowy. To jest, słuchajcie, suma opadów, patrząc na te ostatnie lata, to Solecka roczna. No. Nie wiem, czy jest 400 litrów przez cały rok na Solcu, nie? Naprawdę, chyba no, w śniegu. U nas 150 ma być, tam właśnie na południu 400. No, więc to powiem wam szczerze, że naprawdę taka ilość opadów, jakichś człowiek tak naprawdę nie widział. Ale i tak dobrze, że to sączy, a nie tak od razu. No, u nas tak, wczoraj to zaczęło i tak sobie powoli to jakoś idzie. No, ale widzieliście sami przed chwilą tą bryłę. Tu ta ziemia jest wilgotna teraz na jakieś 5, może 8 centymetrów. A pod spodem jest, słuchajcie, pod spodem jest sucho, nie? Więc to taki deszczyk, to 4 dni by musiał padać, żeby to w ogóle coś sobie namiękło powolutku, nie? Wejdziemy sobie do Krzysia chyba też. Bo Krzysiu ma nawigację, to by sobie człowiek pojeździł trochę. Poznałby dobrobytu. Ładny niuszek naprawdę. Ile to będzie miało? Z 90? Nie, ze 110? Thank you.
Jaki cichutki ty. O. To jest 6-7. O kurde. 340 koni? Jo pierdziele. Fajnie w tym, ale ja tak dla mnie New Holland zawsze to wiesz w tym jasnym malowaniu, nie? Ale ten dzisiaj, no tak kurde. Znaczy wiesz co, Blue Power, ociepił wizerunek. Ten Blue Power ma takie. Fajnie się gdzieś prezentuje na tym polu. Tak niby taki ciemniejszy, niby to nie New Holland, ale jak on światełka włączy to. Tak, jak mu załączysz te LEDy i jak fajnie jeszcze jest, jak dobierzesz ładny kolor maszyny do tego. Jak się zgrywa. No powiem ci, robi robotę. No. Bo tu i czekaj, on jest 8-rzędowy, tak? Tak. No a na 6 kosił, no bo z racji tego, że poletka no były 6-rzędowe, nie? Na 6, tak, więc dlatego też jak od razu gdzieś tam pytania, a czemu on cały mnie kosił? No dlatego, że słuchajcie, trzeba było tutaj. Tak, żeby każdą odmianę zważyć, bo jak sami dobrze wiecie, widzieliście też każdą odmianę zapisana. A że była taka przystawka, no to przecież tak. to już niczyja wina, nie? Słuchajcie, to tam, że dwa rzędki łominął, a wczoraj się przydał, bo kosił wszystkimi rządkami, także teraz jest, akurat pięknie, pięknie, słuchajcie, jedzie. Jeszcze mała objazdówka. Kurde, tam z pięciu się chyba zmieściło. Dobra. Drytwy na polu. Tak, ale jest zwrotny. Jasny. No. A chcesz jakiego ma? CX. Ona ma CX-a jest. No. Pewnie Grzesiu się przymniżą. No. Tak, ale on nie chce hybrydy, tylko mówił o większym bębnie. Czyli CX-ie 8. No. Ja, bo on ma kukurydzy trochę, nie? Tak. Tak, on ma. A w ogóle on usług bardzo dużo robi. Wie. No, przecież i. Ale chwali sobie. New Hollandy ciągniki i kombajn. No trzy ciągniki i kombajn. No. To nie ma innej marki. Tylko New Hollandy ma, nie? Chyba tak. To jakoś tak jak kojarzę po vlogach, to chyba tylko ma właśnie. No dwie te siódemki i te szóstkę ma. No co robić. No i tego CX. Ludzie robią kariery. Kombajny dobre, bardzo dobre są. No u nas dużo. Ogólnie New Hollandów, kurde. Kombajny, tak. Gospodarza mam, to ma. No, ten dwa stare. No ten TCK co ma, ten Damian, tak? Damian? Ten co farmczaki ma? Czy miał? On nie wiem, czy ma kombaj teraz jakiś. Ale miał TCK. Może miał. No, miał. Może miał. Ja już, o Boże, kupę lat nie byłem. Kupę lat nie byłem tam. Więc nie powiem, ale tutaj u mnie gospodarz ma dwa stare New Hollandy i rok temu, dwa lata temu wziął nówkę CX-a. Dobre, nie, to są dobre kombajny. Naprawdę, chwalą, wiesz, ludzie chwalą, no nie. Wydajne przede wszystkim. Serwis blisko. No ale, tak ale wydajny, no nie. Bo taki CX 6 to już ci zrobi tam 16 ton na godzinę. Czy nawet nie więcej. No to już wydajność jest. No i tak, teraz dalej patrzę. A CX 8 ten co Grzesiu coś tam myśli? To? No ja do 35 ton już mam. Łopierdole. My kosiliśmy przężyto to 3,5 hektara takiego co zypało ponad 7 na godzinę. A, no to słuchaj na sole, co kurde, dwie godzinki. No to tak słuchaj, akurat zjeść zupę, jechać skosić na drugie danie. No i słuchaj, wtedy nie przyjeżdżam 3 tygodnie na żniwa, tylko przyjeżdżam tak naprawdę na godzinę, tak jak teraz na targi rano. Wczoraj przyjechaliśmy po południu, dzisiaj wieczorem wracamy, także to by był taki wyjazd, słuchajcie, na targi. Ale prawdopodobnie. No, mega fajnie. Dużo, ja już tu mówiłem, że właśnie ktoś już jak raz tu przyjedzie, to firmy zostają już, nie? Tak, tak jest i co roku wiesz, kolejne firmy fajnie, dochodzą. Fajnie wyszło, że się w końcu trzeba poznać, tak. Z się na tyle lat, nie? Tyle się, słuchajcie, wczoraj historii nasłuchałem. Serce pękało dla jego normalnie, nie? 13 lat od początku. 13 lat ogląda. Także dinozaury. Może ta się pochwali w komentarzach, to jeszcze ile czasu ogląda. Ja wiem, że wy napisali, że wszystkie lata oglądacie, także... Ale to były przytoczone historie... Tak, to były, słuchajcie, to wszystko było normalnie uargumentowane, co, jak, kiedy, wszystko wiedział, nie? Także nie dało się zagiąć, to widać, że widz od pierwszych chwil tak naprawdę. Dobra, co, ja się jeszcze przejdę, tu może się na końcówkę gdzieś łączy. O, proszę. No właśnie, idziemy chyba coś zjeść. Udało się dorwać Krzysia Case'a, bo kurde, ją jeszcze nie był i Jorzym nie widział. Nawigacja jest. Ale mu kurwa damy. Ale mu dom będzie miało miodu. Jak to daj kurwie miodu, to doma mu teraz, no. Przypierdolimy to.
Kurde, fajna sprawa. Ale, zobacz, jakie błoto jest, a nie kręcisz kierownicą i to wszystko wiesz. Ciekawe, jak nawigacja by zaradziła. A nie wiem. Na takim błocie właśnie. No wiesz co, są maszyna jest nowa, trzeba by wiesz. Uciekać! Ustawimy się tutaj na te. No z tym to ile fabryka dała, nie? A ja. O, no trąbić tylko. Człowiek sobie może z jakąś maszyną tak pozapierdalać, że tak brzydko powiem na polu, 19 nie? na godzinę i to idzie, kurwa, palasz. Gdyby tak było jeżdżone... No, to by całkiem inna robota była, nie? Zrobione. Boksie. Dobrze, że się takim jeździ, kurwa, wiesz, na co dzień. No. Ja powiem ci, ja się nie rwę tam, ja na co dzień takim nie jeżdżę, to jakoś nie mam, wiadomo, jest ludzie, jak to Krzysia czasami powiada, coś pomóc, coś ten porobić, no to jest, to nie ma co ukrywać, że jednak wszystko pod ręką, że tak powiem, nie? Nawigacja fajna, powiem wam szczerze, ja nawet nie wiem, nie znam historii, jak to u tego Krzysia z nawigacją było, nic się wcześniej nie chwalił, że on aż takie coś będzie zakładał, a to proszę was bardzo. O, no, uwaga. Tu są takie bryły, nie? Że to nie tylko się do kukurydzy przyda, ale do rozbijania brył. Akurat. Ta maszyna ma kolejne dostosowanie. Fajnie to chodzi. Uwaga. O, ktoś jak ma dużo kukurydzy, to... A, tutaj już jest brył, więc dużo. Tak, dlatego też to tak tam. Dobra, będziemy katować. Będziemy męczyć. Zobaczmy, teraz się ktoś inny przyjdzie. Poczekaj. Pod to wejdzie? Podhaczymy tego wezorkowca, da radę? 3 metrówka? Kurde, powinien dać radę, no ile? A tu jest, wymagane tam jest ile? Tu jest miękko. 125. Miękko jest? No. No, to ja bym pojechał. No. Powinien dać radę. 125 koni to ma, no. To wiesz. Można by to było to... Czepiamy? Jak będzie, jak jest tylko decyzja, to jedziemy. A jedziemy, no. To, słuchajcie, jest impreza. Jedziemy przeczepić maszynkę. Tylko czego nie dźwignie, wiesz? Ile on waży? Z 2,5? Więcej? Nie, no to... Żeby go nie dźwignęło, słuchaj. Bo on obciążnika z przodu nie ma wystającego. No, zbytnio. A może go przeważyć. O. No, no. Co robimy? Bo nie. Nie. Waltrek odpinają wtedy. Waltrek. No. Ale kto? To? No tam, tam ona z tyłu stoi, ona cały czas stoi, bo ona z ciemnikiem, więc ona nic nie robi, nie? A, dobra, to pójdę. To, a ona tam ze 200 koni będzie miała na pewno. Pójdziesz stąd czy nie, bo jak wezmę sikierę... A, to co, damy innym wózkom, no jak się tutaj... Nie wiem, gdzie oni tam byli. No i tam chyba zostali pod tym, podjedziem. No, podjedziemy, damy, przejechaliśmy się, zobaczyliśmy, co to jest. Kurde, ciekawe ogłoszenie wyników, a chyba tam ludzie... Oj, nie wiem, czy teraz nie mamy ogłoszenia. Wiesz co, i będzie przeciąganie jeszcze inny zaraz. No właśnie, bo tam będą do wygrania nasze koszuleczki. Słuchajcie, pokażę wam, jak to wygląda. Znalazłem się! Jest! My te bagno robimy. Bagno? Witać pan. Witać pan. Jak tam pan? Rajot, nagrać pan już film? Pan nagrać pana. O, zapraszam serdecznie tego pana na ten. A ty teraz skorujesz? Nie. Nie. Chcesz być w internacie? Znaczy w internecie? Byłem 4 lata. Proszę pana. Tak. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Kurwa, cały czas tu byłem. Z Andziem się pomyliłem. Tak? Proszę nie przeklinać. Przepraszam bardzo. Śmieciu. Ole mnie zasysa tu, jak Kalego pod skórę. Ty, ja już czuję mokro teraz. Czartujesz. Się dowiedziałeś. No bo tak, kurwa, but mi przemógł. Oj. Worek, bo dziura jest. To są dziura ogólnie. Ja pierdolę, a tam dopiero się robi bagno, nie? No, kurde, najlepsze. O, i słuchajcie, nasze koszuleczki idą. Piękne. Które zaraz będzie można wygrać, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, jak. To cię będzie się to zobaczyć, może jest w środku koszuleczka, to wam pokażę. Luxe Adidas. Dziękuję. Są tu te koszuleczki może? Co są do, z tymi naszymi podpisami? W ogóle chciałem widzom pokazać. Rok z robotu, słuchajcie, jest. Co roku mam koszulkę na odcinkach, czasami widzicie. No.
Czekaj, weźmiemy jedną przodem. W tym roku trochę inne logo, w poprzednich latach bardzo podobne było do siebie, no ale to jest, słuchajcie, sztos totalny. Na odcinki do nagrywania, no piękne koszuleczki. Kto był, pochwalcie się w komentarzach, kto wygrał może taką piękną koszulkę. Z podpisikami od razu. Fajnie to, słuchajcie, wyszło. Kurde, trochę tego jedzie, muszę pamiętać, żeby dla mnie była. O, kaszel boży. Bulka? To już chyba linia, która będzie najbliżej, nie? Ale będę spał. Co wiesz? Będę kalką. Co? Ty, o, to się nie utopi przynajmniej. Ej, ja to wyciągam, a Rejot mówi, kurwa, myślałem, że to alkomat. Mamy zwycięzcę i odmiana, która wygrała te tegoroczne zbiory Ukrzyka na fisole. To masz 23. Naprawdę? O, dobre. Uwaga, mamy trzy typy, które trzy osoby podały 23 w ogóle. Plon jaki był? Duży! Na czepę nie weszło. Jeszcze raz poskoczyć. Jak widzieliś, ta przyczepa pełna, no. Cały zbiór. Oporem, okej, czyli na sucho 10,5 tony. I najlepiej wytypował pan Mateusz... Brączek. Nie ma go. Jak Mateusz... Ale wiedział. Boenin jakiś, bo... O, mówię na by? Brąk. A nie, jak brąk, to nie odbierze. Nie ma kontaktu z nim. Telefon już ci zostawił. Najlepsze jest to, że chciałem za nogę podnieść. To ze skarpetkę podnoszę, ale buta nie. Ja odbiorę nagrodę za niego. Ja wszystkie Mateusze. Ja odbiorę. Ja mu przekażę. Dobra, to ja by. O matko. Jeszcze jest Mateusz... To ja. A jest! 8,5 tony wytypował Mateusz, także gratulacje. Twoje. Brawo. I jeszcze mamy pana Dariusza Jezu, kolega z klasy chodzimy, ale Głowacki to nie ma go, Robert pozdrawiam. Czekajcie, ja chciałem się Tomka coś pytać. Samo się wydało. Samo. Czekajcie, gdzie ja idę go znaleźć, zaraz się dowiemy. Kurde, mi się też wydaje, że to 23M było. No, nie doceniana, taka brzydka na polu, niska. No, ale potem się okazuje, że mamy drugie miejsce. To jest odmiana 306P. Kurde, gdzie takie młotki rozdają? Zadamy, co? A siemanko. Po kejsa miałeś podjechać zobaczyć. Jakiego? Daj tam młotek! A to ty jeździłeś? No! Kurwa, żeś mi to w nadziei narobił, a serce mnie pękało. Panie Grzesiu, jak pan ma na imię? Panie Grzesiu, to jest ten, co po Solcu jeździł, co mówiłem, że taki ładny i Tarasana przyjechał. Skurcie syn, jak on tam wlazł. Kto? Piotr, zraz. Dwa, jeden, poszli! O! Idzie dobrze! Polać mu! Opór! Ktoś niech koguta odpali! Jest! 14 sekund i 76 sekund! Niezły wynik! To następny! Fajne zeszczupki mają, no! Jak można mieć? Michał, dobra, Michał startuje. Internacionala ma, tyle wiem o nim. Zobaczymy, czy przebije pan Grzegorza. Tu widać młodość, uwaga, czas, start! Jest potencjał. O, ćwiczył, no, dwa lata temu. Stop! A, 7 sekund, niezły wynik! O, Michał wysoko zostawił poprzeczkę, kto następny? To bez młota to nie robota, no co tu zrobić, no. No i jest Piotrek. Przy Internacionalu pewnie trzeba było coś naprawić, to akurat. Dobra, Piotr, jesteś gotowy? Czas, start! Czemu reszta? Ale nie w rękę. Dobrze. Ręka się utrąciła dla jego. Jedna! No, z prasy mi Holanda. No, to ona się spaliła. Żartujesz. Ja cię zjeździłem. Ja na 7 rzuciłem. A ja jeszcze tak ostatnio właśnie ten... Okay. Jakosiłem i właśnie widziałem, że on latał. Mówię, o kurde, czyje to? O, gdzie, czekaj, gdzie to jest? Na godu. Na godu? O, ja, ale zdążył ciągle go czepić. Daszek tylko jest delikatnie. O, cholera.
Kojarzycie, nie? Na pewno z vlogów ostatnich tą prasę z tym Newfoundlandem jak jeździła. Ja pierdziałem, masakra. Spokojnie, spokojnie. Chwila i znów sukces, no. Jak to by Grzesiu powiedział. Niestety nie ze strony. No to teraz biorę prasę Kuna na testy. Aha. O kurde. Dobra, panowie, jest zawodnik. Dobra. Nie ma sensu rzucać więcej. O, to co, wszystkie weszły. Brawo, brawo. Ale młoda, mam 4, nie? Kino. Ja. Kurwa nieposiony meziorka siane on jeździ. Rozum jak matka. Tam tańce hulańce z fawole. Kurwa ja pierdolę. Ale przepaliło PDF-a. Tego nie ma w przypadku. Nie wsiądę tu. Czemu? No nie, to brak. Tu mocno trzepię, powiem ci. No trzepię na pewno. Aż plecokiem cię zabiję czegoś. Tylko blokuj lewe koło. O Jezus! Czekaj. To już? Czy jeszcze chwila? Nie no, nie do Marady, ty, ja wychodzę. Ja wychodzę. Kurwa, siadnij do Marady. No, ja idę. Twoje? Co? Co za świr. Słuchajcie, jakby ktoś potrzebował ogółem całe te, to tu piękna wizytóweczka, bo czubaka będzie im stawiać, ale prawdopodobnie może coś się uda nagrać. A tu tak zuteczka, letko, przedpremierowo, już końcówka, słuchajcie, targów. Można powiedzieć, że tu już ostatnie akcje. Krzysia Kejsik coś jeszcze tutaj popróbował, bo widziałem, że zapieli go jednak do tego do dutowca. A to tak mówię, no tak przedpremierowo może, słuchajcie, w farmingu się takie pojawią. Chłopaki już, po. Cichy przyjechał akurat na pomoc. Cichy, ty, ja wiedziałem, że wiesz po co przyjechałeś, nie? O, wszyscy się zwijają, ale fajnie, teraz przestało padać, no niestety. Nic nie poradzi, trochę się tu rozjeździło. Krzysiu ma ciekawie, naprawdę. No, także, co, słuchajcie, może nie wiem, czy się później pożegnam, czy się nie pożegnam. To dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję tym, którzy przyjechali. Dziękujemy za zdjęcia, za piąteczki. Fajnie, bo można było dłużej pogadać. I co najważniejsze, z czego morda mi się, słuchajcie, cieszyła, to z tego, że większość widzów do zobaczenia za tydzień. Czyli sami dobrze wiemy, bednary. Mam nadzieję, że się uda. Kurde, Krzysia Kejsior, jaki łopór, mono. Urwie następnemu. O, tu Krzysio. Ja nie ucieknę, nie ucieknę chyba. Tak ze mnie zassało, że hej. Ale wiedziałem, co wziąć, co ubrać. No. Także mówię, co było takiego miłego, to właśnie na zakończenie. Do zobaczenia. I tym słowami ja mogę to powiedzieć. Co, do zobaczenia na bednarach? Do zobaczenia. Kurde. Na bednarach. Tak, także mordeczki. Ja mam nadzieję, że zdążę to obrobić. Będziemy na bednarach oficjalnie, bo i wy, mówiłam w każdym odcinku, na Instagramach wszystko wszędzie jest, a wy i tak pytacie, czy będziemy, więc nie wiem, może ten film pomoże, zobaczymy. Kto wytrzymał do końca, dziękuję ślicznie. I do usłyszonka, do zobaczenia już na Solcu, na najbliższych pracach polowych. Czwartem mordy, niech opór będzie z wami. Siemano.